Rozwój przedsiębiorczych inicjatyw powiatu skarżyskiego był głównym celem wizyty marszałka Adama Jerubasa na tym terenie. W Grzybowej Górze wziął udział w otwarciu nowego sklepu sieci PSB Mrówka. To już 237 tego typu placówek polskich składów budowlanych, firmy, która tak naprawdę rozpoczęła swoją działalność w powiecie buskim w naszym regionie i dzisiaj już znakomicie wstrzeliła się w te oczekiwania rynku, gwarantując dostęp do materiałów budowlanych, do narzędzi montażowych właśnie nie tylko w dużych miastach, ale w małych ośrodkach. Przy okazji spotkał się ze strażakami miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy zmodernizowali tutejszą jednostkę dzięki grantom samorządu województwa, a budynek strażnicy wyremontowali samodzielnie. Jednego roku to się zrobiło, załóżmy, tu trochę, no i w sumie przez te lata powstała duża remiza. No już w tej chwili gabarytowo to jest około 500 metrów, a kubatura to jest 3000 metrów. Mamy w tej chwili nowoczesne drzwi uchylne do góry, przeszklone 60% wymóg unijny w tej chwili. Przykładem wspierania skarżyskiej przedsiębiorczości jest utworzony kilka lat temu inkubator technologiczny działający w ramach Miejskiego Centrum Obsługi Inwestora. Skarżyski inkubator technologiczny działa od 5 lat, natomiast w zarządzie Centrum Obsługi Inwestora jest od 1,5 roku. W tym momencie w skarżyskim inkubatorze przebywa 6 firm i zajmują one łącznie 12 hal. Branże są przeróżne. W tym momencie jest to branża bardziej samochodowa, jest to serwis samochodów, jest również branża taka automotive, ale produkcja holowników lekkich, jest też branża okuć okiennych, mamy branżę elektryczną. Firma Press Mebel, w której obecnie jesteśmy, jest to największa inwestycja, którą nam się udało do Skarżyska przyciągnąć. W tym momencie firma Press Mebel zatrudnia około 70 osób. Możliwość inkubowania się firm, które powstają tutaj na bazie pomysłów naszych mieszkańców, dając im możliwości tańszego wynajęcia lokalu czy nawet jakiejś hali produkcyjnej, pomagamy im w bardzo dużym stopniu. Powstał przed laty, miał trochę problemów ze odnalezieniem się na rynku, bo nie jest objęty przywilejami strefowymi. Natomiast dzisiaj widać, że za sprawą tutaj olbrzymiej aktywności i samorządu skarżyskiego, ale też Centrum Obsługi Inwestora, które tutaj powstało, udaje się przyciągać tutaj inwestycje. Widzimy, że te tereny powoli znajdują swoich najemców. W Skarżysku marszałek wziął także udział w uroczystych obchodach stulecia Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki, które odbyły się w Miejskim Centrum Kultury.